Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Trwa 24. kolejka Lotto Ekstraklasy. Na tym wideoblogu głównie skupiam się właśnie na lidze, na polskich piłkarzach, na reprezentantach Polski, ale może w przyszłości niekoniecznie. Tak jak obiecałem, jeszcze przed spotkaniem Lecha z Arką słowo o Robercie Gumnym. Spotkałem się z Robertem w środę w Poznaniu na Ineas Stadionie. Porozmawialiśmy sobie miło i sympatycznie o tym, co u niego słychać. No i nieco więcej niż na łamach przeglądu sportowego chciałem wam o nim opowiedzieć. W przeglądzie napisałem tekst właśnie z jego wypowiedziami i tytułem O krok od kadry i wielkiego transferu, bo obie te rzeczy faktycznie się dzieją. Z tego, co udało się ustalić, Robert jest w głowie już Jerzego Brzęczka, selekcjonera reprezentacji Polski, który myśli o tym, aby powołać go właśnie na to marcowe zgrupowanie przed spotkaniem z Austrią. Nie spodziewajmy się oczywiście, że on od razu wskoczy do składu. To bardziej taka przymiarka, bym powiedział, i dla trenera, który chciałby się mu przyjrzeć, i dla samego Roberta, żeby zobaczył, jak ta dorosła reprezentacja funkcjonuje. To także no ten chyba podstawowy powód, że mamy problem z lewą obroną. Prawdopodobnie jest taka opcja, że na niej może wystąpić Bartosz Bereszyński, który grał już przecież tam za Adama Nawałki, zna te pozycje. A na prawej stronie będą rywalizowali Tomasz Kędziora i Robert Gumny, właśnie z tym, że no Kędziora ma zdecydowanie chyba większe szanse, żeby wystąpić od pierwszej minuty, jeśli Brzęczek zdecyduje się na taki manewr. Dla Roberta to jest bardziej przyjrzenie się, poznanie tego smaku pierwszej reprezentacji, a dla selekcjonera, żeby zobaczyć, jak on z bliska funkcjonuje. Więc kadra faktycznie o krok. Już za tydzień poznamy powołania na spotkanie z Austrią. Co do wielkiego transferu, to ten proces oczywiście jest tutaj zdecydowanie bardziej skomplikowany i dłuższy i składa się na niego kilka etapów. Przede wszystkim to gra w klubie. Robert wreszcie jest w 100% zdrowy, grał z Legią Warszawa 90 minut, był jednym z lepszych piłkarzy. Patrzę też sobie na statystyki tutaj przygotowane na laptopie z Instata i oprócz Kamila Jóźwiaka, no to w zasadzie on jest praktycznie i w Instat Indeksie, i w niepoddaniach, tylko o tak, pojedynki na trzecim miejscu. Jest między innymi na drugim miejscu w podaniach za Pedro Tibą, więc to po powrocie, po urazie kostki jest całkiem niezła statystyka i wydaje mi się, że oprócz tych czystych statystyk i liczb, to Robert Gumny bardzo dużo Lechowi dał takiej stabilizacji, powiedziałbym, i pewności siebie w tej chwiejnej defensywie do tej pory. Po Laniu w Gliwicach 0-4 z Piastem do składu wrócił Tomasz Rogne, wrócił na prawą stronę właśnie Gumny, przed nim funkcjonował Kamil Jóźwiak. Panowie wystąpili też razem na prawej stronie w spotkaniu kontrolnym z Lechem Poznań 2 i po prostu złapali znowu to czucie, rytm, i ta współpraca układała się przeciwko mistrzom Polski na tyle dobrze, że też Lechowi w defensywie grało się lżej, lepiej, konsekwentniej, ta organizacja gry była zdecydowanie lepsza. W rezultacie to było dość gładkie, może nie jakieś efektowne, ale zwycięstwo zasłużone na pewno 2-0. No teraz Robertowi potrzebna jest ciągłość. On sam o tym właśnie mówił, że okej, to jest jedno dobre spotkanie, ja już potrzebuję być zdrowy, grać kolejne mecze, kolejne minuty. Przede mną ważne Mistrzostwa Europy, dlatego też nie chciałem odchodzić zimą z Poznania, taka zapadła decyzja, aby przygotować się w 100% do Euro i być może, jeśli wszystkie te klocki będą na miejscu, to zmienić klub latem. Jakie kierunki interesują się, jakie ligi interesują się Gumnym? No to są przede wszystkim Niemcy, Włochy i Anglia. Pamiętamy, że rok temu właściwie, nieco ponad rok temu, był bardzo bliski przejścia do Borussii Mönchengladbach. Wtedy lekarze wykryli drobny problem z kolanem, który nie przeszkodził mu grać do końca rundy wiosennej, ale jednak nikt nie chciał tam podejmować nawet 0,5% ryzyka, dlatego Robert został w Poznaniu, dograł sezon. Zdecydowano, że trzeba to kolano w 100% naprawić. Doszło do tak zwanej plastyki łąkotki. Ona już jest w 100% zdrowa. To kolano jest w 100%
nie przeszkadzające mu w grze. Mówił, że wcześniej nawet nie wiedział, że coś mu doskwiera. Czasami pobolewało go to kolano po meczach, ale myślał, że to jest takie powysiłkowe przeciążenie o coś takiego. Przestawało boleć, grał dalej, nie było problemu. Ale nie ma już tego problemu, rozwiązał go. Ostatnia wizyta u Pier Paolo Marianiego była w grudniu. Tam też wywiązało się, nie chcę też do tego bardzo już jakoś wracać, zamieszanie z tym, że nie zagrał z Wisłą, że właśnie pojechał do Rzymu, to była normalna, zaplanowana konsultacja, drobny zabieg, który kończył jakby cały ten przebieg pooperacyjny, ale absolutnie normalne. Miała nawet odbyć się ta konsultacja trochę później, ale były święta. Ostatecznie zdecydowano się to zrobić przed końcem 2018 roku, żeby Robert normalnie wszedł w nowy rok, w ten rytm organizacji pracy Adama Nawałki. To był taki zabieg, że on właściwie dzień po meczu, dzień po tej wizycie w Rzymie biegał, był na joggingu, normalnie ćwiczył, trenował z obciążeniami, więc ta informacja, która gdzieś była podana, że on przeszedł operację, i że to jest nowa kontuzja, no to był kompletny absurd, fake news i nieprawda. Nie było tam żadnej operacji i nie była to przede wszystkim nowa kontuzja, a dosłownie taki drobny zabieg kończący, tak jak mówię, ten cykl związany z plastyką kolana. Konsultacja, rentgen, standardowa procedura. Pier Paolo Mariani odesłał go na święta do domu i Robert normalnie zaczął przygotowania do rundy wiosennej, normalnie trenował, aż oczywiście do dnia przed sparingiem z Szachtarem Donieck, kiedy kolega z zespołu upadł mu na kostkę i tam pojawił się problem naciągnięcia więzadła. Nie chciano podejmować ryzyka ewentualnego zerwania, dlatego nie zagrał z Zagłębiem i z Piastem. Wiele tych wątków Wam tu przedstawiam, ale chcę w miarę skondensowanej formie Wam to podać, bo Robert, myślę, to przyszłość naszej piłki. Przyszłość tak na tyle jasna, rysująca się w jasnych barwach, że być może to będzie jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy transfer w historii Ekstraklasy. Kiedy w Milanello, czyli ośrodku treningowym Milanu, rozmawiałem z jego agentem Tomaszem Magdziarzem, który tam finalizował już kontrakt Roberta Piątka, właściwie był tylko już na prezentacji, Krzysztofa Piątka oczywiście, przepraszam, no to on powiedział, że zobaczysz, puścił oko, następny będzie gumny, no więc zobaczymy, gdzie wyląduje. Moje przypuszczenia są takie, że tutaj słyszę o Atalancie Bergamo, która byłaby zainteresowana. Gumny jest wyceniany mniej więcej na 8 milionów euro, ale mam taką teorię, że może on trafić chociażby do Sampdorii Genua, gdy Bartosz Bereszyński trafi do lepszego klubu. Taki ciąg zdarzeń jestem w stanie sobie wyobrazić. Zobaczymy, nie ma co teraz tutaj spekulować, ale to zainteresowanie jest naprawdę duże. Więc co, wyjaśniłem kilka tych kwestii. Tak jak mówiłem, teraz Gumny właściwie jest na etapie takiego rozpędzania się, bym powiedział. No bardzo zależy mu też na tych Mistrzostwach Młodzieżowych Europy, które odbędą się w czerwcu, głównie we Włoszech. Tam ta grupa jest na tyle mocna, że ona będzie takim papierkiem lakmusowym, prawdziwym sprawdzianem dla Roberta Gumnego, czy to już jest ten moment, aby wyjechać do większego klubu. Ja myślę, że ten moment już nastąpił i pewnie do tego transferu dojdzie. Czy coś jeszcze? Jeśli tak, jeśli coś pominąłem, to piszcie w komentarzach. Oczywiście subskrybujcie, łapki w górę i wszystkie te YouTube'owe sprawy. Zachęcam do śledzenia mojego kanału. To w zasadzie o Robercie chyba tyle. Tak jak mówię, najważniejsze, że on jest teraz w 100% gotowy do gry. Moim zdaniem z nim Lech Poznań w obronie z Tomasem Rogne to wygląda zdecydowanie lepiej, bezpieczniej. Chyba też to zrozumiał Adam Nawałka i zobaczymy, na co Lecha będzie jeszcze w tym sezonie stać. Czy dokopie się, doskoczy do tej grupy na podium? Sprawa ciężka, ale jeszcze wykonalna. Trzeba wygrywać z takimi zespołami jak Arka Gdynia i tak dalej, i tak dalej. 24. kolejka Lotto Ekstraklasy trwa. Tyle o Robercie Gumnym. Teraz posłuchajcie sobie tego krótkiego wywiadu, krótkiej rozmowy, którą nagrałem sobie na tematy te sportowe już czysto
Robertem, więc zapraszam Was teraz na tą kilkuminutową rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pytanie o ten ostatni okres w Twojej karierze. Wróciłeś wreszcie na Lecha Poznań w 100% zdrowy? No tak, wróciłem. Mam nadzieję, że na dłuższy okres. Także jestem zdrowy. Zagrałem 90 minut z Legią, myślę, że nawet niezły mecz. I mam nadzieję, że pomogę drużynie i rozegram już jak najwięcej spotkań w tej lidze. Czy patrząc na to, co działo się z Lechem Poznań po powrocie z Turcji i zakończeniu obozu, te dwa mecze z Zagłębiem i z Piastem, zastanawiałeś się, o co tu właściwie chodzi? Bo ten drugi zwłaszcza mecz w Gliwicach, no to była, trzeba przyznać, katastrofa. No to tak, no, nikt się nie spodziewał, że Lech Poznań przyjedzie z obozu i przegra dwa pierwsze mecze. No ale co, historia. Na pewno porażka w Gliwicach bolała. No ale myślę, że z tym meczem z Legią odkupiliśmy trochę swoje winy i mam nadzieję też, że to będzie taki przełom, gdzie pociągnie nas do większej pasy zwycięstwa. A co Twoim zdaniem nie działało, zwłaszcza w Gliwicach? Bo tam wydawało mi się, że gdzieś Piast poprzez swoje kontrataki zupełnie was rozmontował. Czy to była bardziej ta organizacja gry, czy może, nie wiem, jeszcze te ciężkie nogi z Turcji nie wypoczęły na czas? Jaką byś ty diagnozę postawił? Ciężko mi powiedzieć, czy były ciężkie nogi. Ja nie grałem w tym meczu, to nie czułem czy tych ciężkich nóg. No ale na pewno za łatwo traciliśmy te bramki. No, 4-0 z Lechem to myślę, że rzadko kto wygrywa. Tak jak mówisz, kontrataki. Piast też grał bardzo dobrze, konsekwentnie w tym spotkaniu i po prostu byli lepsi. Tu nie chcę żadnego wytłumaczenia szukać. Przegraliśmy zasłużenie. No, taki wymiar kary na pewno boli, no ale wszystko skończyło się dobrze, bo teraz wygraliśmy z Legią i odkupiliśmy te winy. A sposobem na Legię było co, Twoim zdaniem? No myślę, że na pewno zagraliśmy też konsekwentnie, agresywnie. Wreszcie zagraliście konsekwentnie, może wcześniej tak, nie graliście tak, konsekwentnie tak, źle. Możliwe. No te dwa mecze były słabe. Wyszliśmy zdeterminowani i wiedzieliśmy, że mamy dwa mecze w plecy, także no, trzeba było coś zrobić. No, fajnie, że akurat w takim meczu udało się wygrać i no co, no, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to nas podbuduje i następne mecze też wyjdziemy tak zmotywowani. Myślę, że to też kluczem w tej taktyce Adama Nawałki to jest taka przede wszystkim organizacja gry w defensywie, w której ty też pomogłeś, bo wróciły te ogniwa do obrony bardzo, bardzo ważne i przede wszystkim Legię zupełnie zblokowaliście. Obrona to jest chyba u trenera Nawałki taki klucz, bym powiedział, do tego, że mecz się później układa pod tą jego, powiedzmy, pod jego plan, o tak. Racja. Dużo pracujemy nad taktyką gdzieś w defensywie, przesuwania, pressingi. Odbuduj. Odbuduj na gazie zawsze musi być, także dużo poświęcamy czasu. I to funkcjonowało, myślę, dobrze właśnie z Legią Warszawa. Gdzieś wszyscy, cały zespół bardzo dobrze bronił, bo nie można powiedzieć, że sama obrona obroniła ten mecz. No i tak musi to wyglądać w każdym meczu, a nie tylko z Legią. Moim zdaniem, tutaj nie słodząc Ci, ten Twój powrót to był jednak kluczowy w kontekście nawet nie samej pozycji prawej obrony, ale gdzieś takiej pewności siebie, bym powiedział, całej drużyny. Ty też poczułeś, że właśnie, nie wiem, i że Tomasz zagrał bardzo dobrze z Wujadinowiciem, ty wróciłeś na tą prawą stronę, ten zespół funkcjonował po prostu, tak powiedziałbym, bardzo, bardzo przekonany, że jest lepszy, o tak. No to się okaże w późniejszych meczach, jak będę oczywiście grał. Że to nie jest przypadek. No, właśnie chciałem to powiedzieć, że to nie był przypadek, że wróciłem i wygraliśmy. No, mam nadzieję, że też w następnym meczu wystąpię i powtórzymy te 0 z tyłu, bo to na pewno też cieszy obrońców. Z Kamilem właśnie ta współpraca też chyba Ci odpowiada, prawda? Tak, no dobrze mi się grało z Kamilem. Graliśmy wcześniej sparring z drugim zespołem, też 70 minut razem, także dobrze to wyglądało. Trener spróbował na Legii i myślę, że też wypaliło. Generalnie jak oceniasz? To może nawet jest głupie pytanie, bo jak oceniasz pracę z trenerem Nawałką, to musisz tylko powiedzieć pewnie, że okej, ale taka zmiana jest widoczna?
No każdy trener ma coś specyficznego. Trener Nawałka też ma swoje rzeczy. Tutaj bardzo dużo trenujemy pod względem taktycznym, ale myślę, że to jest potrzebne, bo każdy trener ma inną filozofię gry i oczekuje czegoś innego. Także no jeszcze zobaczymy. Trener nie jest długo. Myślę, że na koniec sezonu będę miał więcej do powiedzenia. Ty też jeszcze nie miałeś za bardzo, dokładnie, jak się u trenera chyba pokazać. Wierzysz w to, że da radę ten sezon jeszcze uratować? No ta sytuacja w tabeli wciąż nie jest jakaś, powiedzmy, wow. No to, że wygraliście z Legią, to niewiele w waszej sytuacji też jeszcze zmienia. No, wierzę się do końca, tak? I zaraz będą rewanże z Górną Ósemką, no i tu musimy odganiać te punkty, bo będziemy mieli bezpośrednie spotkania. Oczywiście, że wierzę, no jak mam nie wierzyć, jeszcze jest tyle kolejek przed końcem sezonu, że wszystko da się zrobić.